Cześć, witam Was bardzo serdecznie, prezenter Alien, kłaniam się i właśnie za chwilę Wam pokażę, jak można łatwo znaleźć mieszkanie na terenie Holandii i ile to kosztuje. Na sam start chciałem Wam tylko powiedzieć, że wspomagam się tutaj stronami takimi jak Marktplaats oraz Niedziela NL. To są dwie strony całkowicie przeciwne. Dlatego, że jak widzicie, Marktplaats tak naprawdę jest stroną holenderską, a więc tutaj troszeczkę języka jest potrzeba. Potrzeba troszeczkę języka, jeśli znamy język angielski, możemy naprawdę wynająć fajne mieszkanie w fajnych cenach i to nie jest żart. Z kolei druga strona, tak jak już mówiłem, to jest Niedziela NL. Ja również na tej stronie pokażę Wam, jak znaleźć sobie mieszkanie oraz uczulę Was na dość ważne aspekty przy wynajmie mieszkania, dlatego że nie jest łatwo wynająć mieszkanie. No to co, w takim razie zaczynamy. Mogę Wam tylko jeszcze powiedzieć na samym początku, że to jest poradnik stworzony przy współpracy z Armią Zbawienia. Oczywiście hashtag macie pod filmem. Możecie sobie kliknąć i zobaczyć, kto to, co to jest ta Armia Zbawienia. Jest to poradnik dla wszystkich przychodzących ze strony Armii Zbawienia, którzy szukają tutaj porady, prawda? Nie wiedzą zbytnio, jak się odnaleźć za granicą, ale również dla wszystkich widzów, no i zainteresowanych. A więc zaczynamy od holenderskiej strony. Będę tutaj działał w systemie holenderskim, że tak powiem, w języku holenderskim, żeby Wam pokazać przede wszystkim te słowa kluczowe, jak wynająć. Mogę Wam powiedzieć, że Marktplaats również wyszuka Wam słowa kluczowe, jeśli wpiszecie je w języku angielskim. Ale tak naprawdę to my startujemy Kamer. I już tutaj mamy Kamer te Hur. I wyszukuję. I teraz co najważniejsze, używając tłumacza macie wszystko przetłumaczone. A więc my sobie zostaniemy na tłumaczu, żebyście mogli zrozumieć tak naprawdę, co na tej stronie pisze. Czy jest napisane? Jak zwał, tak zwał. I zaczynamy. Pierwsze co, wyskakują Wam do wynajęcia roomy. Wtedy warto sobie przełączyć na język holenderski, dlatego że tutaj po prawej stronie, jak na przykład tutaj macie kamerstund.nl, to jest strona. To oznacza, że tu jest wynajem przez stronę, przez maklera i inne takie pochodne. A nie wszystkich stać na to, dlatego że maklerzy biorą, jakby nie było, opłatę maklerską, deweloperską, tak samo biorą BORG. A więc jak rozróżnić, że na przykład to ogłoszenie za 456 euro, czy to za 275 euro, tak, 4 pokoje są wolne, jest to dla studentów, studenckie mieszkanie. Oczywiście mogę Wam przełączyć na potwierdzenie tutaj na język polski. W domu będą dostępne 4 pokoje. Chcesz mieszkać razem ze znajomymi? Skorzystaj z tej okazji już teraz. No i na przykład, oczywiście wskakujemy sobie w to ogłoszenie i zobaczmy. Ale także młodych pracowników jest to mile widziane. Lokacja na pierwszym piętrze. Więcej informacji na stronie Kamerstund. Więc tutaj nie polecałbym chodzić, no chyba, że jesteśmy w jakimś stopniu trochę majątni, a więc wtedy można sobie skoczyć. Ale pędzimy dalej, więc przewijamy tą stronę i zobaczcie, przestawiamy na holenderski, ja osobiście wolę na holenderski. I na przykład za 500 euro jest do wynajęcia w Rotterdamie. No to sobie patrzymy, tak, oczywiście zaraz język polski wejdzie, ale to jest prywatne ogłoszenie, jest po prostu napisane imię, zawsze mamy dostęp do możliwości wysłania wiadomości i najważniejszym aspektem, kiedy szukamy mieszkania, to jest to, żeby był numer telefonu, żebyśmy mogli się skontaktować. Jak klikamy tą ikonę, pokazuje nam numer telefonu, prawda, co już niektórzy pewnie teraz chwytają za słuchawkę.
i do zdobnięcia duży pokój w centrum, w pobliżu centrum handlowego South Plain i blisko transportu publicznego. Sorry, nie mamy teraz. Pokój odpowiedni dla cichej dziewczyny, kobiety. A więc tutaj już, jak widzicie, zostało podkreślone, że szukana jest kobieta. Pokój jest natychmiast dostępny. Proszę o miesięczny czynsz, czyli 500 euro i miesięczny depozyt, czyli tak zwany borch 500. On jest zwrotny. I tutaj bardzo ładnie jest też opisane, że kuchnia i prysznic są dzielone z innym współlokatorem. W pokoju jest internet, gaz, woda i światło, tylko adres nie może być zarejestrowany. I tutaj oznacza to, że kiedy wynajmiecie ten pokój, nie ma możliwości zameldowania się. Możesz wynająć pokój na tak długo jak chcesz, jak jesteś zainteresowany, wyślij maila z imieniem, z twoim wiekiem. Bez względu na to, czy pracujesz, czy studiujesz, na jak długo wynajmujesz pokój. Jest również numer telefonu, wyślij i się skontaktujemy. Ale jak to wygląda? No i wtedy sobie wskakujemy i możemy sobie zobaczyć zdjęcia tego pokoju, więc widzimy, że jest to empty room, tak? Duży, ładny pokój, nie ukrywam. Jak za 500 euro, to jest naprawdę warte wynajęcia. Tyle wam to powiem. Ale żeby nie być gołosłownym, lecimy sobie dalej. Hurfitz, czyli to jest wynajem. Już nam sugeruje, że jest to firma, dlatego że ma tutaj bezuku website, czyli zobaczcie stronę. No to przewijamy sobie dalej. Muszę tutaj op anfrach. O, nie wiem, pan tłumaczenia włączyć, jak się rozpędziłem. Na prośbę, prawda? Zresztą dobra, zostajemy na holenderski. Więc tutaj Ton wynajmuje też pokoje. Tutaj mamy dalej niżej znowu firmy. Rick de Jong tutaj też wynajmuje. W Dourn 625 euro. No i tu oczywiście te tańsze, jak widzicie, to są wersje firmowe. Ale oczywiście, no nikt nie mówi, że nie. Przez firmę też można sobie próbować. Ja tutaj zrobię jeszcze 100 stron. Nie chcę tego po prostu przedłużać. Strona nazywa, jak widzicie, Marktplatz. Jeśli macie kawałek języka angielskiego, więc bez problemu możecie sobie na tej stronie wyszukać nie tylko mieszkania, bo i również apartamenty. Jak to mam wpisane, że mieszkanie, tutaj macie to studio, tylko że przez firmę Froninchen. To tak samo jak zmienimy sobie na przykład studio Techur, o już jest. Proszę bardzo. No i proszę, wyszukało nam tutaj akurat też jest przez firmę. Zobaczmy, czy mamy coś prywatnego. Jest. Robert wynajmuje za 737 euro. No, od mojej lokacji 129 km. Ale wynajmuje studio. No to zobaczmy sobie, jak to studio wygląda tak ostatecznie, z ciekawości. Proszę bardzo. Dokładne zdjęcia. To jest najważniejsza rzecz przy wynajmie. No, trochę opłakana ta podłoga. Ale proszę, tutaj akurat człowiek poszedł o krok do przodu i pokazuje, ile ma powierzchni całe te studio. Jak jest to rozmieszczone. Tu macie pokój techniczny, tutaj macie łazienkę, tutaj jest kuchnia, wejście, czyli hall, wyjście. Kurczę, balans MK, nie jestem pewien, co to jest. Więc jak ktoś się zna, to wie. Ale proszę, mamy zdjęcia tej toalety, piekarniczek, lodóweczka, tak wygląda prysznic. Tutaj wszystko widać, proszę bardzo, aneks kuchenny, zmywarka, zaszalałby indukcyjne, okap, bardzo ładnie opisane, jedyne 737 euro na miesiąc. W tym są miesięczne koszty usług, czyli koszty gazu, prądu, wody i innych gadżetów, prawda? I oczywiście wyłącznie gaz, woda, prąd, internet, ekskluzywna tapicerka, minimalny okres wynajmu 12 miesięcy, tutaj ktoś sobie zastrzega. Kaucja wynosi 2 miesiące czynszu, parkowanie jest na parkingu publicznym, za rok się płaci 42,50. Dostępne, planowane od 1 sierpnia 2020. Wyślij wiadomość,
kim jesteś, dlaczego jesteś odpowiednim najemcą. W celu weryfikacji prosimy o dostarczenie rachunku zysków i strat, umowy o pracę lub aktualnego wyciągu konta bankowego oraz dowodu tożsamości. To jest normalne, moi mili, tutaj nie można się w żaden sposób jak teraz zrażać, bo jak widzicie, osoba ma również numer telefonu, możliwość wysłania wiadomości. Tak to wygląda na Marktplacu. Marktplac to jest w ogóle strona, na której możecie kupić dosłownie wszystko. To jest coś jakby odpowiednik polskiego Allegro, prawda? Ale polecam. Polecam dla tych, co są w Holandii. Druga strona to jest ta strona, dla których naprawdę nie kojarzycie języka angielskiego, holenderskiego, tym bardziej nie potraficie w tym języku rozmawiać, więc udajcie się na stronę Niedziela NL. Tam klikacie ogłoszenia, przenosi Was na tą stronę. No i sobie oczywiście wskakujemy w pokoje, mieszkania, pokój do wynajęcia. No i proszę, zobaczcie, studio z ogrodem od zaraz, 1000 euro. No ale sobie wskoczmy i zobaczmy, gaz, woda, internet. Przypomnę Wam, że tam podobnie było za 700 parę euro, ale trzeba znać język. No i tu jest na przykład meldunek. Jeden borg to oznacza 1000 euro depozytu. Jest kontakt podany, możliwość obejrzenia w godzinach wieczornych. No i co my tutaj mamy? No, okej, widzę, że ta strona nie robi jakiegoś szału w zdjęciach. Łazienka. Nie wiem, co to, kuchnia z jadalnią, wyjście na ogród. Troszeczkę kiepskie są zdjęcia, muszę przyznać, i droga Niedzielą NL, troszeczkę schrzaniliście, że nie można tego powiększać. No ale myślę, że da się to przetrawić. Dwupokojowe umeblowane mieszkanie z meldunkiem, też w Rotterdamie, 1100 euro. Studio z ogródkiem, możliwość meldunku. To jest bardzo ważne, bo jeśli macie meldunek, możecie robić wszystko. Możecie mieć zwroty za ubezpieczenie, zrobić ubezpieczenie. No i przede wszystkim zacząć legalnie mieszkać. Rotterdam, na przykład dwie sypialnie dla trzech osób, nie panu. A meldunek, darmowy parking. Ceny się plasują, jak widzicie, od 950 euro. Tutaj widzę 800 euro. Tutaj następnie co mamy? Mieszkanie w Zwolle od zaraz. Aż zobaczę, co oni tu mają. No i proszę, dość ładnie opisane w sercu Zwolle na Paperbulls. To atrakcyjne, starannie wykończone, dwupokojowe mieszkanie. Mieszkanie z częścią małego zespołu apartamentowego, składające się z czterech mieszkań. Czyli mamy nowe, mamy centralny hol z twardą kamienną podłogą, dostęp do prywatnej szafki dźwiękowej, skrzynki pocztowej do apartamentu prowadzą schody. Wejście, salon z otwartą kuchnią, dostęp do łazienki. Przepraszam. I oczywiście dalej ładnie wszystko opisane. Możliwość wizyty była. Nie, dopiero będzie 27, to jeszcze jest. Od 1-9 dostępne. No i jestem poinformowany, że za 4 oferty dopasowane do indywidualnych kryteriów skandalowo zapłacę 40 euro z góry za same oferty, koszt komunikacji medialne. Trochę dziwnie to brzmi. Nie musisz więc tracić czasu na wyszukiwanie mieszkania lub domu. Gdy zawrę umowę wynajmu, prowizja, którą wpłacę zleceniobiorcy, jeden raz będzie równała się z kosztami jednego miesięcznego czynszu. No, muszę przyznać, że tutaj jest to przez firmę wynajmowane. No, sporo zdjęć włożyli. Dość ładnie to wygląda, ale jak widzicie, jak Wam już kiedyś mówiłem, to było parę chwil temu, że jeden koszt miesięcznego czynszu jest dla firmy na przykład. Czyli w tym momencie to się robi 3 razy 985 euro. No cóż, tak wynajmują Polacy. Liczą sobie niektórzy.
No i oczywiście pędzimy dalej. Jak widzicie, macie mnóstwo opcji, na co zwracać uwagę. Słuchajcie, najważniejsza rzecz to jest przede wszystkim, co jest w środku. Słuchajcie, jak ja bym przeczytał to ogłoszenie i bym szukał pokoju, na pewno bym tego ogłoszenia nie połasiłbym się. Pokój do wynajęcia dla pary w Hadze na Spurwajku, pogranicze z Rajzwajkiem, koło parku, przepraszam, którego, jakaś nazwa parku może, z dużym luskiem. To bym tym bardziej chyba nie poszedł na to. Do wynajęcia od razu 600 euro inclusive dla pary. Ktoś by powiedział, stary, po 300 by. No ale tak, nie ma informacji przede wszystkim, czy mamy dostęp do toalety, czy mamy własną, czy mamy własny prysznic, czy się dzielimy, czy mamy kuchnię i tak dalej. Zdjęcia w ogóle, jak widzicie, ktoś umieścił, w ogóle nie dbając, a to jeszcze jakaś firma, widzę, nie dbała o to, żeby te zdjęcia ładne wrzucić, tylko dwa zdjęcia. Takiego ogłoszenia ja Wam nie polecam. Odradzam Wam właśnie takie ogłoszenia. Te wcześniejsze, które Wam pokazywałem, są już o wiele, wiele lepsze. No na przykład dwupoziomowe, czteropokojowe, 1400. To jest bardzo fajna cena. Do zamieszkania dla spokojnych osób. Też makler to wynajmuje. Kontakt oraz meldunek w Hemente, kontrakt i meldunek w Hemente, tak, czyli mamy zameldowanie. Spójrzmy na zdjęcia, no, dość spore te zdjęcia widzę, umieściliście. No, dość ładnie wygląda to mieszkanie, puste, tak. No, ładny prysznic i to wszystko. Jeśli to są te cztery pokoje, które oni tutaj oferują, mieszkanie czteropokojowe na tych trzech zdjęciach, powiem tak, naprawdę bym się zastanowił, bym poprosił chyba o więcej zdjęć. Ofert macie mnóstwo na Niedziela NL. To są dwa portale, które osobiście Wam polecam, czyli Marktplatz oraz Niedziela NL, tylko tu musicie uważać, tu wynajmują Polacy albo maklerzy i oni tak lubią sobie czasami gdzieś rykoszetem pójść, więc czasami lepiej jest wejść na Marktplatz, sobie poszukać mieszkania, poprosić kogoś znajomego, może kto zna angielski, sobie tutaj porozmawiać z właścicielem, jak to wygląda. Oczywiście, kiedy oferta ma bardzo dużo zdjęć i bardzo ładny opis, pamiętajcie, to nie zawsze idzie w parze z prawdą. Jaki na Marktplatzu, taki na Niedzieli trafiają się oszuści, którzy próbują wyłudzić pieniądze, proszę płacić zaliczkę i wtedy pan przyjdzie, pani przyjdzie zobaczyć, unikajcie tego. Ja osobiście nie preferuję tego, aczkolwiek może się zdarzyć, że jeśli będziecie zdecydowani na pokój, a ktoś będzie naprawdę uprzejmy i życzliwy i wam zdjęcia wszystko wyśle, oczywiście możecie poprosić o to, czy możecie go zarezerwować i na przykład wpłacić kaucję, bo kaucję w wysokości 200-300 euro i zarezerwować sobie na przykład, że za tydzień tak jest data możliwości wynajmu, wprowadzam się. Wprowadzacie się i wtedy wpłacacie resztę, ale pamiętajcie, nie wpłacajcie z ręki, róbcie przelew na konto i dokładnie tytułujcie, czyli wpiszcie na przykład tytułem ogłoszenia, wpiszcie numer ogłoszenia, jeśli to jest na tym portalu Niedziela, nie wiem jak to tutaj wygląda, bo a jest, nie tutaj Niedziela nie oferuje jak gdyby lokacji typu jakie to jest ogłoszenie, ale z kolei na przykład każde jedno tutaj, że ta osoba szuka do wynajęcia w Amsterdamie, pokój, tak. Tutaj macie numer reklamy. Wtedy, kiedy przez Marktplatz to robicie, to jest o tyle bezpieczniej, że wpisujecie ten numer reklamy na przykład tytułem przelewu. Wtedy też wiadomo o co chodzi. Jednocześnie zawsze możecie do Marktplatzu zgłosić reklamację i zawsze pamiętajcie, najlepiej jest brać i
wynajmować, jeśli chodzi o Marklas, z tą opcją, gdzie szukamy, mamy na boku tą ikonę, kontakt, wiadomość, wyślij wiadomość, gdzie to wszystko idzie przez stronę Marktplatz. Tak to wygląda, jest naprawdę łatwo wynająć pokój, więc nie krępujcie się. Jeśli macie problem, dzwońcie do mnie, numer macie na zakładce informacje. Też pomagam znaleźć kwatery, kontaktuję się, jak osoba nie zna języka, no to wtedy tutaj ja dzwonię, załatwiam. Osoba to finalizuje, po tym już jest bezpośredni kontakt z właścicielem, bo czasami nie wiem, ludzie się boją szukać, nie wiedzą jak szukać. Także tutaj bez problemu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, Prezenter Alien, i wypatrujcie kolejnych poradników na te najważniejsze tematy, które gnębią ludzi przyjeżdżających do Holandii, typu wynajem, który macie teraz, jak zrobić Sofi numer, oraz oczywiście inne dość ważne aspekty w postaci tego też, jak szukać pracy. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia.